też pokazuje nam nawigacja, że mniej więcej za godzinę powinniśmy być u celu. Gremo jedzie tam z tyłu za nami. Pewnie go gdzieś tam trochę widać. No, zbliżył się. No dobra, teraz zaczną się zakręty, więc proszę o ostrożność. Ładne widoki. Kręte drogi, ładne widoki. Cały czas. Fajnie, fajnie w górach się jeździ, naprawdę super. Przeważnie jeździmy z bardzo niską prędkością, jak na nas. Teraz jedziemy taką bardzo dobrą drogą, główną, więc jedziemy trochę szybciej, ale jedzie się bardzo fajnie. Pogoda różna niestety, ale widoki są fajne. A przed nami długi zakręt, wolnimy, bo jest i skrzyżowanie, nie, rozjazd, dobra. No i tak generalnie jest cały czas, lewa, prawa i z górki i pod górkę. Uszy się zatykają. Tak tutaj się jedzie. Tak jest, to jest to, co lubią motocykliści. Kręte drogi, piękne widoki, no i dobre żarcie, no i dobre piwo, i dobre whisky. W jeździe w górach bardzo przydatna jest nawigacja. Dzięki niej widzę mniej więcej, jaki będzie zakręt, czy będzie bardzo ostry lub nie, więc jest po prostu bezpiecznie. No, mamy kawałek proste. Takie proste raczej się tutaj nie zdarzają. Ale tak jak mówiłem, wyjechaliśmy na główną drogę, jaka tylko jest najszybszą do naszej bazy noclegowej w Szklarskiej Porębie. To jedziemy chyba szybciej, chociaż ta droga zaraz się też kończy. No ale jeżdżąc w turystyce, powiem wam tylko tyle, że fajnie jedzie się powoli, podziwia się widoki, oszczędza się paliwo przy tym. Jest po prostu fajnie, tak? Możemy pooglądać to, co jest dookoła, a nie tylko skupiać się na drodze, dlatego jest to ciekawe. No turystyka jest rewelacyjna też, tor jest rewelacyjny, turystyka jest rewelacyjna. Nasz motocykl jest taki dosyć uniwersalny, bo i na torze fajnie się nim jeździło, ale i w turystyce całkiem nieźle daje radę. Gremo, a jak twój motocykl sobie daje radę? Mój motocykl całkiem nieźle, mimo że angielski. Trochę się wali w zakręty lekko przy małych prędkościach, ale no, daje radę, można oponować. Bardzo fajny jest w tych warunkach, które są dobre opony. Tak to nie narzekam, spalanie, że powolne jeździ bardzo duże, szybkie jeździ bardzo małe. I to jest prawda, tak. U nas motocykl przy szybszej jeździe spalił trochę więcej niż Grema, około tam 400 do pół litra, a przy wolniejszej jeździe nasz motocykl spalił te pół litra mniej niż motocykl Grema. Przypomnę, że Gremo jedzie na Triumfie, jak twój Triumf się nazywa? Triumf ST 1050. Fajny, duży motocykl z dosyć mocnym silnikiem, taki półturystyczny, fajny i niedużo pali wbrew pozorom. Uwaga, skręca. Ładnie Triumf Sprint, o. A, Sprint, no. No właśnie, to dlatego on więcej pali, jak się wolno jedzie, bo on lubi Sprint. Na naszym Nakedzie jedzie się bardzo wygodnie i bardzo fajnie, jadąc powoli. No, koło jak się jedzie już tam 200 na godzinę, to trochę dmucha. Nie ma co się oszukiwać, ale w turystyce takiej, jak sobie jeździmy, to jedziemy wolniej, jest przyjemnie. Przede wszystkim jest wygodny na ciasne zakręty i nie, wcale nie szybkie, także fajnie. No kurwa, zmieszczą się? Przed nami jedzie ciężarówka, przycina dosyć grubo zakręty, no i pan na Mercedesem nie dość, że wyprzedził nas, to jeszcze chciał ciężarówkę, która też ścina zakręty, po prostu wyjeżdża na przeciwległy pas. O, proszę bardzo, ale odwalił. O, jeszcze pojechał. Co jest najciekawsze, że jeździmy cały czas w podobnych kierunkach, ale jeszcze nawet raz nie jechaliśmy tą samą szosą. Cały czas mamy inne widoki przed oczami, a nawet jeśli by się powtarzały, to są tak ładne, że warto je oglądać wiele razy. Naprawdę fajnie. Po lewej stronie piękne górki, jedna za drugą, dosyć wysokie szczyty. Bardzo fajnie. Na razie wyłączę. Do zobaczenia później. Pewnie już w domu. A, byłbym zapomniał w ogóle. Byłbym zapomniał. Gremo ma dzisiaj... Urodziny, no. Gremo jedzie za nami. Dzisiaj ma urodziny, więc mamy zamiar dzisiejszy wieczór spędzić troszkę inaczej niż zawsze. Nie Gremo będzie gotował, a może my coś ugotujemy. O nie, o nie. Nie chcę się zgodzić. Tak myślałem, że tak będzie. No ale mamy zamiar zrobić jakąś lepszą kolację, a przy okazji lepszą wódeczkę, lepszą flaszeczkę. No tak spokojnie, żeby jutro być w formie do kolejnego dnia pełnego jeżdżenia. Dobra, na razie, do zobaczenia. Siema. Chwilę, urodzinówka. Ha. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Chciałem świeczkę zaświecić, żebyś mógł, no.
Ty, dawaj świeczkę. Tam jest tort, tylko go nie widać. Torcik, to jest świeczka tortowa. Macie... No to dmuchaj. Pięknie. Dzięki, dzięki. Życzenie było? Było. A kto z nami A poza tym jazda 40 na godzinę w deszczu po krętych drogach, tak? To wszystko... Jakie 40? On kłamie. Nie, szliśmy na kolanie 150. No. Przeciw deszczaki mamy tu przetarte, nie? Na ty, ja mam na kolanie przetarty. Poranek w Szklarskiej. Remu wstał, kawkę dopija w ogródeczku. Chodź, pokaż ten swój prezent. Prezent urodzinowy Grema. Ale elegancko. Siadałeś? Tak, ale nie widzę żadnej różnicy na razie. Nie no, zobacz człowieku. Ale podkładeczka. Twardy jak diabeł. No właśnie, to taki żel jest, nie? Na pierwszy rzut oka. Bo to żelowa wkładka. Ała. Żadnej różnicy nie widać, ale zobaczymy po kilkuset kilometrach. No. To jest sposób montażu taki trochę lichy. Chyba te rzepy są po to, żeby je przykleić tu do kanapy, nie? A, pewnie tak. I żeby sobie skleić, ale nie będę ich montował, bo... A, nie wygląda źle wcale, to tam... Nie. Powiem ci, że żeluś dużo daje, tak jak u nas to czuć. Bo on jak się nagrzeje, to ci się rozejdzie pod kośćmi, wiesz, pod tyłkiem. Rozegnie się jakby, nie? Ułoży. No tak, ty ciągle stajesz też no. I to zobaczymy, no. No fajny prezent, rewelacyjny. Przyszedł do Szklarskiej po ręby. Dzięki Luis, bo to z Luisa. No. A w ogóle to jest ten. To jest bardzo fajnie. Rześko, dzisiaj mamy trasę po Czechach. No, to co nie zrobiliśmy przez ostatnie dwa dni, a było zaplanowane, musimy zrobić dzisiaj. Heja banana, zobaczcie, wjechaliśmy bardzo wysoko w góry. Co tu dużo mówić, no jest kurwa pięknie, no. Super, naprawdę rewelacyjny widok, wysoko w górach. Widać tutaj piękny pejzaż. Góry, które się tam rozciągają na lewo, na prawo, na każdą stronę. Nie, Gremo, co chcesz dodać? No mów, no. Gremo się zauroczył, no. Fajnie, chciałoby się tu zatrzymać. Tam taka fajna, widzisz, polana jest. Widziałeś z tamtej strony? Kładem, ja już kombinuję, jak tam motorem wjechać. Ciekawe, czy tam drogi nie ma tam. Ale widok jest rewelacyjny. Naprawdę, pięknie. Zaraz wam takie ujęcie zrobimy. Idę jeszcze tu. Ha. Mam nadzieję, że widać ten widok. Że widać to, co my widzimy. A jest przepięknie. Mała Upla. O, właśnie, to tu chciałem wjechać. Tylko z nalepką po autostradzie, ale to dla samochodów, motorów nie dotyczy. Fajnie. No tutaj ładnie zagospodarowane, to chatki, no. Tutaj ładnie, tylko zobacz jak to wysoko w górach jest. Najpki. Bo to jest wysoko w górach. Trzeba będzie sprawdzić później na tym, na mapie, na jakiej wysokości tam byliśmy. Kolej z przyjeżdżali, to taka zwykła wiocha, nie? Tak. To tak widać troszeczkę pod turystów zrobione. Uroczo. Tu uroczo, tu ładnie, naprawdę. Bez deszczu. Bez deszczu w końcu. Bez deszczu po deszczu stronie. Ale tu ładnie to wygląda. Gdzie ma jechać? No jak to, przed siebie. Prosto w góry. W te przełęcze. Ale ładnie tu, naprawdę. Yeah. Dawaj kolego do przodu i tam jedź od razu troszkę szybciej od nas, żeby tam cię było widać. Ale nie aż tak zapierdalaj, bo... Nagrywasz? Tak. Ty się tam nie wykładaj, tylko spokojnie, no. Pięknie. Yeah. Gdzie jest ta kamera? Z tej strony. Dobra. Tam. Ale tu pięknie, fajnie te domki wyglądają. Tu jest cudownie. Zupełnie inaczej, słuchajcie, niż wczoraj. Zupełnie inaczej. No tam była PRL, a tu jest zachód. Domki to
rozrzucane po górkach. Fajnie. Piękna panorama. Ładnie. Zjeżdżamy w dolinę. Ale fajnie, co na górze ten. Kurwa, weź to tam zbuduj, co? No, wózek jest, patrz. Na gąsienicach mają tam ta Tatra stała chyba. Jak tu jest wyciąg, jak oni wjeżdżają, to od razu na drogę. Jesteśmy dzisiaj po czeskiej stronie znowu. Jest ładnie, jest tak ładnie, że nie chce się nam szybko jechać, ani schodzić na kolano, ani nic robić, po prostu jest pięknie. No. Fajna droga, bardzo niewielki ruch, praktycznie żaden. Grebo, powiedz coś. Powiedzieć, piękna woda po lewej stronie, wyszły w dolinie, góry nas otaczają po lewej i prawej stronie, słonko oświeci, błękit nieba. Ale rymujesz? Rymuj składam jak ich kiedyś Adam. Ale te drzewa to kremowo fajnie, to jedno na drugim, kurde. To jest lekki, lekki chłodek taki właśnie. Orzeźwiający. Takiej jesieni w skórach. A jesteśmy ciepło ubrani, najważniejsze, że nie pada. Nie pada, droga jest ładna, kręta i ma piękne widoczki. No i strumyczek jest. Pstrągów dzisiaj nie będziemy łapać. Bo i tak się nie uda. O. Ale droga, no rewelacyjna. Po prostu. Po polskiej stronie żeśmy wspinali po górę, kiedy znamy. Tak, tak, fajna droga była, kręta i no samo przejście graniczne, przejazd przez granicę na samym szczycie. Piękny, rewelacja. Zupełnie odmienny od tego, co było wczoraj. Skałki. No i jedziemy dalej. No, skałki to wyskoczyli. Przodem się to cyklica się wykłada dobrze. Gdzie tego widzisz? Który to? No. W ogóle jakie te, jakie wysokie tutaj te góry. Jak popatrzysz do, na lewo, do góry, to ile tych drzew jest. Jak to wysoko no. Idzie, nie? Jak to wydrążony tutaj taki ten. Piękna trasa, ruch zerowy, piękny asfalt. I pomyślcie sobie, że my tak trzy dni, trzy dni takiej jazdy, no. To jest to, a wy nie chcieliście z nami przyjechać, bo deszcz pada. Gdzie tam pada? W Olsztynie. No. Tak. No i tak sobie zjeżdżamy z tej górki od godziny. Jest całkiem fajnie, tylko końca nie widać. A Martuś oczywiście jest już głodna. Czyli zwiedzanie ciekawych miejsc, to po prostu jest to dopełnienie. Jazda w cioble, piękne widoki. No dzisiaj taki jest plan na cały dzień. Jeździmy. Pogodą praktycznie idealnie. Idealnie do jeżdżenia, no. Piękna na torcie. Kolanie. Nie, nie. Nie kur. Bo ja mam tylko pedał, nie? Ale w głowie to wiem. Ja wiem, że ty lubisz winkielki, wie. Prawie, że się wykładam. Tam jechaliśmy, tam. Na dole. Ale widoki. Gdzie mnie tu mokry asfalt nagrywasz? Nie pada, nie pada. Ten mokry asfalt to jest taki naturalny. On tak się błyszczy. Mała wylań dopiero. Patrz tam, wow. Ole widok. No jak, nie widziałaś? Ale na komercie nie będzie, nie też. No nie będzie, no. Może będzie jakaś dziura w krzakach. Teraz, teraz. Ale kurwa widok. Ja pierdziu. Rewela. O, teraz jedziemy na dole, a tam, tutaj tam ta linia drzew. Tam przed chwilą jechaliśmy, tam na górze, o. Nieźle, co? O, tam widać tą drogę naszą. Haha. Cześć, jesteśmy na tamie. Bartek właśnie nie wie, że się nagrywamy. Bardzo wysoko. Można sobie zjechać na takiej lince. Trochę nas korci, ale... Na korci, ale... Kombinezony mamy odpowiednie, kartki mamy odpowiednie. Ale nie chcę nam się wchodzić z tym powrotem. Jest bardzo fajnie, świetna pogoda. Po takiej serii, że się nagrywamy, że się cieszę. Pozdrawiamy, kochanie. Super widok. Sztuczne jezioro. Tam już
motorem w naszym motocyklu. Jest tutaj parę metrów, z drugiej strony zaraz wam pokażę. Wygląda to nieźle. Zobaczcie, druga strona. Druga strona. Wygląda na poważnie. Ta tama stoi na rzece, tam widocznie rzeka sobie dalej płyną. Rzeka dalej sobie płyną i płyną i płyną. Generalnie droga fajna. Kręta. Ładne widoki cały czas. Super. Kozak tama. Mega fajny widok. Idziemy na dół, pokażemy wam jak wygląda tama z dołu. Tutaj go wspinać, tutaj. Tama stąd wygląda, kozak. Jesteśmy teraz u podnóża tamy. Zobaczcie, kolejne miejsce. Gładkie pierścienie. Widok taki, że rewela, proszę, super. Piękna wielka tama. Możecie obejrzeć na filmie właśnie Władca Pierścieni lub nie wiem, Harry Potter. Wymarzone miejsce jest jak bajki. Za nami jest smut wody, jezioro. Tam, zarzucamy. Generalnie słychać jak chodzą tutaj dźwięki od elektrowni. Jak tu stoję, to cała ziemia mrży. W sumie dziwię się, że mogliśmy sobie tutaj tak po prostu zejść. Idziemy na górę i poszukamy teraz jakiejś restauracji, bo ja też bym coś zjadł. Zajechaliśmy na obiadek. Jemy jakieś steki średnie. Czekamy na jedzonko, zaraz będzie. Restauracja fajna w środku, ale tutaj tak naprawdę nic ciekawego. W całym centrum miasta oczywiście motocykle zostawiliśmy w miejscu, gdzie nie wolno ich parkować. Policja przyjechała, ale nic nie mówili. Jesteśmy w centrum miasteczka. Tutaj stoją nasze motocykle. Zobaczcie jak wygląda. Miasteczko. Jest to widać ewidentnie miasteczko pod turystów, narciarzy. Tak to wygląda. Czekamy na jedzenie i zaraz ciśniemy dalej. Tu macie mapkę, gdzie jesteśmy. Lewy młyn. Nie wiem jak to się czyta. Ale jest to miejsce typowe dla narciarzy. Zobaczcie. Dużo stoków, a jesteśmy teraz w centrum, gdzieś tu. Jak nie? Z obiadu nie jesteśmy zadowoleni, bo nie dość, że było drogo, ale tam chmura idzie. Tak! O, shit! Stoimy. Przystanęliśmy na chwilę, zobaczcie. Karkonoski Park Narodowy. Ładnie. Tam sobie Gremo odpoczywa z Markuś. Znaleźli sobie ławeczkę przy drodze. Przy kapliczce. No, chcę pokazać ten widok, który tu się rozciąga cały czas, jak sobie tak jeździmy. Widok jest rewelacyjny. Tu mamy go po prawej stronie mojej. Nie sposób się tutaj nie zatrzymać i po prostu tego nie obejrzeć. Nie zatrzymać się na chwilę, żeby na to spojrzeć. Do przodu, Martuś, ponagrywaj. A, nagrywasz? Elegancko. No to tutaj nam te jelenie wyszły wtedy? Czy łosie, czy co to było? Pamiętasz, Martuś? Poznamy się z tym miejscem. Gościliśmy. Widzę z góry zamkowej, zobaczcie. Dojechaliśmy do Olsztyna. Dziękujemy wam, że oglądaliście naszą relację na Facebooku.